Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku God of War'a. Idziemy po pazur, żeby zyskać jakąś nową umiejętność, nie wiem czy dla nas, czy dla syna, najprawdopodobniej dla nas, chyba, być może, nie wiem, widać tą całą górę, przez którą przeszliśmy. Zapraszam was do zostawienia lajka pod filmem i kurde co, i lecimy, bieremy zęba. Wciśnij R1, żeby zamachnąć się lewiatanem. No dobra, jeszcze raz! Ten tor teraz wygląda, jakby mógł go odłamać już. No! Nieważne. Straszliwy syf! Idę smród! 2000 expa! Smoczy kieł, smocza łza. Poproszę w takim razie upgrade'a. Do topora? No najprawdopodobniej do topora chyba. Ja tego nie dotknę. Po prostu przytrzymaj. Jezus Maria, czemu kurde gościu zajmujący się takimi rzeczami brzydzi się dotknąć pazura, goddammit. Teraz natrzyj tym cięciwe łuku twojego syna. Aha, a jednak łuk będzie kurde. To dla mnie. Łuk będzie tutaj tą OP rzeczą, która będzie nam wszystko załatwiała. Atreusie, daj łuk. Jeszcze te strzały nowe dostał. To co teraz będzie z jego łukiem, nie wiem. Tylko dwa razy. Nie dość, że nasączone światłem Alfheimu. To jeszcze piorunami z tego? God damn it, ten łuk będzie szalony. Zdobywasz strzały porażające, strzelaj nimi w kryształy, żeby zniszczyć przeszkody wokół soków drzewa świata. No i kurde, wiadomo. Zdobywasz strzały porażające. Ty, czy ja teraz mogę mu zmieniać strzały? Czy tak to będzie działać? Pewnie, teraz się podoba. Ja powinienem chyba być w stanie teraz zmieniać jakoś jego strzały, nie? To wyjaśnić. No i kurde, elo. Widzę, że sam to rozpracowałeś, no to... to tyle. Tak, mogę mu teraz zmieniać strzały. Piękna i z myślności moich dzieł, nie? Zawsze do usług. Dobra, zobaczmy jeszcze tylko sklepik na szybko na początku. Ulepszenie ostrzy? Ulepszenie ostrzy, czyli... Nie no, lewiatan? Nie, w ogóle zaraz będzie chyba piąty i ostatni level. Chyba, że na piątym levelu są ostatnie umiejętności, ale niekoniecznie będzie to ostatni jego poziom. Jest taka szansa. Ulepszenie szpona, ulepszenie tułowia... Nie, dobra, zostawmy to na razie tak jak jest teraz. Ewentualnie potrzebny mi chyba... O, nadzwyczajny kamień wskrzeszenia. Przywraca z dużą ilością zdrowia. No to bym bardzo chętnie zrobił. Tak więc może... co my tutaj mamy w ogóle? Artefakty. No bardzo chętnie, sprzedaj wszystko 10 tysięcy. To zajebiście zawsze. Kamienie wskrzeszenia. Sprzedajmy ten zwykły w takim razie. I kupmy sobie jakiś lepszy. Ile on będzie kosztował? 5 tysięcy. Dobra, lajtowo. Zawsze lepiej mieć nadzwyczajny niż zwyczajny. 10 kwadrat, kiedy Kratos umrze. Ja nie wiem, czy wcześniej... Nie, nie zużyłem. Wtedy miałem taką jedną walkę, gdzie byłem, kurde, pewien, że dostanę jakiś totalny wpierdol. No ale ostatecznie nie było tak źle. Dobra. Swoją drogą, umiejętności. Tutaj teraz mamy nowe rzeczy. Aha, czyli albo strzały to ogłuszające, albo te. Obrażenie od porażenia, a tutaj czas trwania porażenia zostaje wydłużony. Ale czy to się nie sprowadza do tego samego? Nie. To jest jakaś forma ceceka, ale to znowuż daje, kurde, to znowuż daje ogłuszenie. No i cholera jasna, teraz nie wiem co robić. Mam trochę jeszcze expa, mogę na coś wydać. Prędkość oddawania strzałów zwiększona. Strzały porażające zadają większe obrażenie od porażenia. 250 i 500. Dobra, no te dwa upgrade'y są turbo tanie, tak więc żal by było tego nie kupić. Szczególnie, że mam jeszcze trochę tego expa. Nawet na to mógłbym się szarpnąć. Ale dobra. Może teraz znajdzie się jakaś ciekawsza umiejętność. Trollami, ogrami i smokiem. Nic już z nami nie wygra. No, nie bądź taki pewny siebie, synu. Dyscyplinie. Wow. Nie dlatego, że uważamy się za lepszych. Tak, wiem. W końcu dużo miejsc. Zemsta Tyra. Wirująca tak przeciwko jednemu celowi. A, wolę raczej tutaj, często się walczy z dużą ilością przeciwników, to wolę mieć, kurde, takie umiejętności, które mi pozwalają walczyć z dużą ilością ludzi naraz. I co to ja miałem? Będę musiał się teraz bawić tym, jak będziemy tym synem operować, które strzały będą lepsze, może w jakiej sytuacji będę musiał je zmieniać, ale trochę smuci mnie to, że to już jest wszystko, co odkryjemy i znajdziemy w kwestii... Aha. O kurwa, co tam się podziało? Połączył się z nim. Okej. Jezus Maria, ten to był przesilny. Strzelaj swoimi super strzałami! Ty, ten to jest jakiś kurde wzmocniony. Ty, jedno z drugim się połączyło. No i nie zdążyłem zrobić tego ostatniego ataku. O teraz! Suko! Na ziemię!
O, ty. Mogłem tego użyć? Nie mogłem. Jezus, kolejne... O! Dobra, totalnie jestem jakiś, kurwa, niesynchronizowany. Dobra, oko nie żyje. Czy to oko wypadło z tego gościa? Nie jestem pewien, ale już go nie ma. Dobra, byłem tutaj troszeczkę zmieszany w związku z tym, co się tutaj działo. Oko się z nim połączyło, on się wzmocnił, potem to oko się z nim rozłączyło? Czy może kolejne oko Nie wiem, zobaczmy to. Zmora pasożyt. Aha, czyli to konkretny rodzaj tego oka. Ciekawe, czy opętany stwór ma jakąkolwiek władzę właściwie, wolę się nad tym nie zastanawiać. No, nie brzmi to jak ciekawy temat do rozmyślań. Znaczy, nie brzmi to jak przyjemny temat do rozmyślań. O, czy ja tam coś mogę zrobić? Nie za bardzo. No, na pewno mogę chyba synowi kazać postrzelić to tylko i wyłącznie, co tutaj zasuwa taką elektrycznością. Oj, pięknie. No to będziemy się teraz troszeczkę tym bawili. Czemu nie wybuchł do końca? A, dobra, trzeba to teraz podwieźć i całą drogę sobie tutaj wyeksplodować. Dobra, Atreusie, nie podniecaj się tak, ponieważ to tylko i wyłącznie oznacza dla nas problemy, a nie rozwiązania. To musi podjechać sobie teraz tutaj wyżej. Teraz weź, kurde, w to strzel. Nawet się nie muszę od tego odczepiać. No i mamy to. No poza tym, że kurde... Ty, fajne te strzały są, muszę przyznać. Po co ja, kurde, trzymałem ten przycisk? Nie wiem. O, suko! Odbite! Nie ma takiej zabawy ze mną, no. Zaczynam, kurde, szybciej reagować. Fuck you, bitches. Times two. Nowa porada, co to będzie? Te zmory ze wszystkich sił starają się opętać wrogów, znacznie ich wzmacniając. Dobra, no czyli, krótko mówiąc, zdecydowany fokus na zmory, które potrafią opętywać. Nie wiem, jak je mam je rozróżniać. Ale najlepszy pomysł, ponieważ jeżeli one się połączą z przeciwnikami, to będę miał może mniej przeciwników do pokonania, ale wcale to nie oznacza, że będzie jakoś prościej. Skąd on tym strzelił? Przez ścianę jakoś srogo przeszło. O Jezus. Dobra, strzelaj! O Jezus Maria. Czy ten się z nim tam chce wytegować? Dobra, no nie trafiłem. Dobra, puszczaj te swoje, kurde, ptoki puszczaj! Niech sobie polatają. O, i teraz ptaki stają się elektryczne, to jest fajne, dobra. O Jezus, dobra, na spokojnie, tarcza tutaj. Synu, postrzelaj troszeczkę, ja się pobronię, zastanawiam się nad swoim życiem. O, muszę przyznać, ty, co mu się teraz dzieje? Opętany? Nie. No nieważne, syn mu spuszcza w pierdol, dobra. Troszeczkę tutaj nowych mechanik gra wprowadza, jeszcze się gubię. Ale będzie git, coś się tutaj schowało. Dość spora porcja życia, ale pan, to niewiele go tutaj straciłem. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Dobra, tutaj z powrotem... Nie, to nie da rady strzelić. To zaczynają się kolejne nowe rozkminy. Jak niektóre z tych rzeczy załatwiać? O Jezus, jakiś spam wiadomości dostaję. Pomocy nie. O, coś tutaj słyszę. Słyszę totalny wpierdol! Uuu, i jeszcze raz. O nie. Czemu go, kurwa... Nie. Czerwonego nie da się zablokować. To jest jedna rzecz, którą muszę zawsze pamiętać. Dobra, zmiana mojej pozy. No nie zawsze działa, bo w sumie nie zawsze ma to sens. O nie! O cholera! No i to chciałem już zablokować profesjonalnie, to mi gra kurwa nie pozwoliła. No to już bym dał radę, ale mniejsza. O! Ty! Jezus Maria, dobra. Nie do końca zrobiłem to, co chciałem, ale aktywowałem atak roniczny. Tylko jak tam dotrzeć? To ostatecznie też mi dało co nieco. Dobra, nowy wpis. To był w ogóle właśnie nowy ziomek. Cień Hel, strzelec. Kolejny rodzaj cienia, ale to Viken. To był Viken, tak, zdecydowanie. A ten, co strzelał włóczniami, to tam, coś tam zrobił, ale jakoś za specjalnie się im nie przyjąłem. Synu, czy ty dasz radę zrobić coś z tym? A tutaj kolejna aktualizacja, Viken. To Vikena Hel jeszcze nie spotkaliśmy do tej pory. A, to są te, które mogę sobie sam brać, okej. Dobra, tutaj coś ewidentnie jakąś elektrycznością napierdala zaraz nad nami. To czuję, że to może być to. Nic nie widzę. Ani chyba nie dam rady w to rzucić. Tak, ewidentnie tam coś elektrycznością chyba napierdala u góry. Albo mi się wydaje? Nie wiem. Dobra, wait. Bo... Nie, to mi w ręce, kurwa, cały czas to słyszę. To nie będzie to. Tak, to zdecydowanie musimy nie będzie to. Musimy opuścić ten most. Ale na pewno droga wyjścia. Ty, wait. A teraz syn może strzelić w to. A, tak to sobie trzeba kombować. Okej, zapisane w pamięci, czyli ja muszę wyrwać, rzucić, a ten syn strzelić. Ten tu to Ymir. Mama coś mi opowiadała, ale byłem za mały. W smajcie jest Ymir. Czy giganci wychodzą mu z pach?
Jezus Maria, faktycznie. Odyn godźga. O Jezus. No dobra, ołtarzyk znaleziony. No to już mamy pomysł, jak rozwiązać nasze następne problemy, które tutaj zaraz mogą nastąpić. Jest skrzynka z runami, żeby nie było, że nie zauważyłem. Spokojnie, zauważyłem. Bardzo chętnie się nią zaraz zajmę. To najpierw obadam wszelkie okolice tego terenu. Dobra, tym dam radę chyba siepnąć tam. To teraz coraz bardziej, tak bardzo mi Darksiders przypomina, naprawdę. Albo nie, zablokował się po drugiej stronie. Dobra, tutaj chyba dam radę też rzucić, tak mi się wydaje. Być może? Synu, strzelaj! Czy to rozwali? Jeboj! Nigdy mi się nie znudzi. No, to muszę przyznać, że trochę mu zazdroszczę tego, co on tutaj potrafi teraz zrobić. Jak to z mory? O Jezus Mary. No, siemano! Boj! Strzelaj, synu! Atak z wybiegu! Zajebiście! Raz, dwa, trzy i nawet nie muszę kończyć! Dobra, jeszcze tylko to jedno frajerstwo tutaj zostało. I walka zrobiona na kurde koksie. Zajebiście. Dobra, no to skoro tymi się zajęliśmy, zaktualizowano bestiarz, co to za porada? Jeżeli ogłuszymy lub zabijemy opętanego przeciwnika, wykurzymy zmorę z jego ciała. No właśnie to jest to, co stało się wcześniej, a ja nie byłem dokładnie pewien, czy to jest ten sam przeciwnik, czy ta sama zmory, czy może coś innego. Tak czy siak. Co ja mówiłem, że jeszcze bardziej mi się zaczyna Darksiders przypominać. Tam dosłownie też takie kule wyciągaliśmy w niektórych miejscach i rzucaliśmy nimi w odpowiednie miejsca, żeby coś tam sobie aktywować, żeby coś, kurde, eksplodowało i tak dalej. Tak więc mocne skojarzenia tutaj mi się budzą. Chłopcze, tutaj. God of War stał się Darksidersem. Ciekawe, kto to zapisał. Co tam jest napisane? Okej, w tym miejscu poległa Nertus z Vanów, zabita przez Magniego i Modiego, synów Thora. Jotunowie ubolewają nad okrucieństwem tej wielkiej wojny. Przepowiedziano, że ani Asowie, ani Vanowie nie zakosztują zwycięstwa, lecz co pozostanie z Midgardu, nim się opamiętają z użyciem broń? No dobra, okej, coś tutaj ewidentnie dam radę jeszcze zrobić i zapewne dokonam tego, podsuwając swój most do góry i mrożąc przekładnie, które jest tutaj. Tylko co ja tutaj znajdę? Na pewno runki by się przydało tutaj jakieś ogarnąć. Mamy na pewno jedną. Mamy też skrzyneczkę. Jak daleko tutaj będę musiał podróżować celem znalezienia tych run? O kurwa! Ty! Tego to jeszcze nie było! Jesus! Synu, strzelaj! O, to będzie kurde przydatne. Dobra, już... No! Jezus Mary, jak go tam kurde grzmoci. Frajerze! Co on miał tyle rzeczy przy sobie? Twarda stal? Nie, wytrawny ornament. Dobra, kurde, rozdeptuję wszystko, ale jest też twarda stal. No dobra. Mamy tą jedną pieczęć. Tylko gdzie są pozostałe? Muszę się mocno porozglądać. Nie wyjdę stąd, póki nie otworzę tej skrzynki. Nie ma takiej opcji. Tylko czy ja po te dalsze nie będę musiał pójść gdzieś tutaj dalej? Byle nie pójść za daleko, bo kurde, będę musiał tutaj się wracać. A to jest najmniej przyjazna rzecz ever. Konieczność takiego wracania się. Tam mamy na pewno jeszcze jedną. Dobra. Ja sobie to wezmę. Nie, synu, ty nie musisz strzelać. Czuję, że jeszcze jedna może być gdzieś tam w dole, może spadła, może się gdzieś tam zablokowała. No tylko gdzie dokładnie? Słyszę tutaj tę całą żywicę, czy jakby, czy co to by nie było, czy tam kamienie, kurwa, elektryczne. Never mind. To mi cały czas tutaj jakoś bzinga, tylko gdzie będzie ostatnia runka? Podbiegnijmy kawałeczek dalej. Że ona jest właśnie raczej w tamtą stronę umiejscowiona. Jedna była u góry, spoko, druga tam. Tak na logikę staram się wziąć. Gdzie by mogła być ta ostatnia runa? Zbliżamy się do szczytu. Tak, tutaj mam wrażenie, że ewidentnie już zaczynam za daleko iść. Że to już jest jakby przejście do innej lokacji i tamtej runy nie znajdę. Czuję, że ona może być gdzieś tutaj. Zróbmy tak. Podniosę to jeszcze. Przyjrzę się bardziej z góry. Że ona będzie tam jakoś raczej widoczna. Więc to tak, to tak. Ty, co tutaj zostało? Co to w ogóle jest? Zrobiło się zielone. Może zależnie od mojego zapotrzebowania, nie jestem pewien. No kurwełe, runo, gdzie jesteś? Musisz gdzieś tu być. Czuję, że przegapiam ją w takim jakimś niesamowicie oczywistym miejscu. W ogóle zrobię sobie tak na przykład, co mi niewiele da, szczerze mówiąc. Mogę tutaj zeskoczyć. No nie, nie. Ale ta skrzynka z tym ziomeczkiem w środku, to muszę przyznać, była dość szokująca. No kurwełe.
Może tutaj gdzieś są schowane za jakąś kolejną porcją żywicy, którą muszę zniszczyć. Ale tam jest potencjalnie, kurde, jabłuszko do życia. A jeżeli ja mogę mieć jeszcze bardziej zwiększone życie, jak najbardziej chcę skorzystać. Widzę już te miejsca, gdzie my byliśmy wcześniej. To jest dokładnie to samo. Ale kurwa, no nie mogę tej rudy wypatrzeć. Ja będę musiał robić jakieś cięcia, a szczególnie najgorzej, kurwa, teraz! Bo się trochę śpieszę z tym odcinkiem, nawet chciałem, żeby troszeczkę mniej niż pół godziny trwał, ale byłby trzeci. Atreusie! A tu, kurwa, nie ma. Ty, wait, tam coś mogę zrobić? No gdzie jesteś, jebana trzecia runo? Musi być gdzieś tutaj, nie widzę innej opcji. Tylko ja jestem jakoś ślepy. Standardowo, naprawdę, staram się patrzeć, gdzie tylko mogę. Ale jak to zwykle bywa, czuję, że ona jest ukryta w jakimś najbardziej oczywistym miejscu, tylko że ja tam jeszcze nie popatrzyłem. Dwie z głowy, a trzecia, kurwa, co? Nic. Nie bądź taka, gro. Może gdzieś wcześniej? Tutaj? Co się tutaj dzieje w ogóle? Tutaj mogę coś rozświetlić. Nie, to już było rozświetlone, stąd przeszedłem. Jesus, a tutaj na lewo sobie otworzyłem. Może tutaj będzie ta runa? W różnorakich... Mam cię, suko! Ha, ha, ha! Zajebiście, dobra. A jednak wartało się troszeczkę cofnąć. Cokolwiek tutaj będzie, warto. Chociaż już chyba bardziej powinienem życia znajdować. Mam przynajmniej nadzieję. Jabłuszko, proszę? Jabłuszko, ile? Które to? Dopiero pierwsze, jeszcze dwa muszę znaleźć. I to będzie ostatnie w grze, tak więc coś czuję, że... trochę możemy jeszcze sobie poczekać na kolejne. Nie jestem pewien, tak naprawdę... jakby, jak ta gra jest rozplanowana. W którym momencie twórcy chcieli, żebyśmy już mieli pełnię życia, maksymalny możliwy pasek. Plus ciągle piszecie, że ominąłem jakąś skrzynkę na początku. Jeżeli chodzi o tą skrzynkę, przy której ja tam byłem i ją ominąłem i taki byłem zły z tego powodu, to ja potem się do tej skrzynki wróciłem. Chyba, że chodzi o jeszcze jakąś ichniejszą skrzynkę, to już nie mam pojęcia. Oh boy. To już naprawdę wysoko jesteśmy. Jesteśmy tak blisko. Twój kołczan. Zerwał się, jak walczyliśmy ze smokiem. Ale to nic. Trzymam go. Stój. Zbliżamy się do jakiejś dojebanej akcji. Uszkodzony kołczan spowolni cię w walce. Ból tolerujemy. Ale wadliwej broni nie. Powinno trzymać. Dobrze? Dobrze. Idź. Okej. To był taki szybki moment bondingu. Patrz pod nogi. Zajebiście. Dużo życia mi tutaj gra teraz daje jeszcze jakiegoś odładowania furii. 18 minut na liczniku. Boję się, że coś dojebanego się stanie. Możecie w ogóle zobaczyć tutaj ten cudowny snow deformation, jak ten śnieg się pod naszymi nogami rozpieprza. I zostaje rozpieprzony. No dobra, elo, to zacznijmy z przytupem. To jakieś poziomy 4, ale damy radę. O! Takiego flexa musi Kratos zrobić i potem może z gitara. A tamten umarł? Nie, ten jeszcze żyje. Siemano! Uuu, poszedł! Dobra, zleciał pięknie. Dobra, synu, strzelaj tam w takim razie. Już prawie! Ja wiem, że mogę zrobić w ogóle dwa razy tak i teraz go rozbrajam. Mogę! Pięknie. Dobra. Jeden, drugi nie żyje. Ktoś tam jeszcze się pojawił? Jakieś to oko całe? Nie wiem, no życia to ja nawet nie potrzebuję tutaj, ale zrobiłbym sobie to. Szarża! Sukwy! Pięknie, dobra. No to może naładowany rzut na przykład. Tak dla kurtuażu! Dobra, wracaj do porze, to powinno go załatwić. Bij! No chodź. Ostrożnie! No, jak to? Przecież kurwa zrobiłem tą tarczę. A szkoda godoć. Gra mnie oszukuje w jakieś najbardziej chamskie możliwe sposoby. W takie sposoby, kiedy ja myślę, że jest dobrze, ale tak naprawdę źle. To są znowu te krzaki, których ja nie jestem w stanie obecnie przejść. To chyba musimy obejść dookoła. Wiedziałem, że to nie może być za proste. Tutaj skarb typowo. Typowo gadowłorowo schowany, że wystarczy jakby troszeczkę się popatrzeć do tyłu, zejść ze swojej ścieżki. I się znajdzie to, co się ma znaleźć. W gadoworach poprzednich, pamiętam, zawsze gra tak strasznie skurwielsko operowała kamerą, że ona była zawsze ustawiona, nie? Tak. Bądź cicho. Właściwie, jaka to pora? Wiesz, po co tu jesteś? Moja ostatnia wizyta rozwiązała
Brzmi jak człowiek, który był u nas w domu. Podobno go zabiłeś. Baldur? Widzę, że tym razem wziąłeś obstawę. Sprawa musi być ważna, skoro sami synowie Thora zaszczycili mnie obecnością. Jak tam? Cały czas tak się zabijacie o względy tatusia? Mężczyzna z tatuażami. Ślady wskazują, że podróżuje z dzieckiem. Gdzie się teraz udadzą? Skąd miałbym to wiedzieć? Jesteś największym mędrcem wśród żywych, czyż nie? Sądzę, że tylko wśród żywych. Pomóż mi, a ja pomogę tobie. Powiedz mi, gdzie są, a ja pogadam z Odynem. Twój ojciec mnie nie puści, Baldurze, i nie pozwoli ci mnie zabić. Nie masz mi nic do zaoferowania. Możesz zabrać te pytania, te groźby i tych dwóch durnych pajaców i spadać! Gdy nikt nie będzie patrzył, wrócimy po twoje drugie oko. Nie zapominaj. Jesteś wszędzie. Ha! Ładnie tak, wszędzie. Okej, okay, dobra, czyli właśnie słyszeliśmy pogadankę, kurwa, bogów. Baldur, jeden z asów, syn Odyna, brat Thora, pojawił się pod naszym domem. Ojciec z nim walczył i go zabił, a przynajmniej teraz tak, a przynajmniej tak nam się wydawało. Wygląda na to, że Baldur nie czuje bólu. Teraz ściga nas w towarzystwie swoich bratanków, a my nie mamy pojęcia dlaczego. No, w sumie to nie mamy pojęcia dlaczego. Znaczy, poza tym, że my jesteśmy bogiem greckim i przyszliśmy sobie żyć w krajach nordyckich, to troszeczkę jakby, no, nie podoba im się pewnie, bo jakby... nadwyrężam ich władzę tutaj, która ma wieść prym. Właśnie o was rozmawialiśmy. Wytatuowany mężczyzna z dzieckiem. Ty to kto? Chłopcze, sprawdź, czy poszli i jesteśmy tu sami. Widzieliśmy, jak odchodzą. Rób, co mówię. On nie wie, czym jesteś. I chce, żeby tak zostało. Kim jesteś? Ja? Jestem ambasadorem bogów, gigantów i wszystkich stworzeń z dziewięciu światów. Znam każdy zakątek tych krain, każdy język, każdą wojnę, każdą umowę. Zwą mnie Mimir, najmądrzejszy człowiek świata. O, skromny. Na każdą odpowiedź, na każde pytanie. Czemu ściga nas syn Odyna? No dobra, mam trochę braków wiedzy. Ale Odyn więzi mnie tu od... 109 zim. Mam łeb na karku. Rozgryzę to. Słowo, tylko daj mi czas. Nikogo nie ma, tak jak mówiłem. Matka chłopca nie żyje. Chciała, żeby... Chciała, żebyśmy rozsypali jej prochy z najwyższego szczytu wszystkich światów. O, to jesteście w złym miejscu, braciszku. Najwyższa góra nie znajduje się w Midgardzie, ale w Jotunheimie, świecie gigantów. O Boże. Nie. Nie mogło jej chodzić o to. Spójrzcie. To ostatni znany most prowadzący do Jotunheimu. Widzicie ten szczyt? Wyglądający jak palce giganta, to najwyższa góra wszystkich światów. Jest tam. To skorzystajmy z mostu. Mamy Bifrost. Gdy giganci zniszczyli pozostałe mosty do swego świata, ten zamknęli tajemną runą. Jeśli istnieje, tylko giganci znają jej sekret. A wszyscy opuścili Midgard dawno temu. Prawda. Jednakże dziś wichry przeznaczenia wywołały istne tornado zbiegów okoliczności. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. I na szczęście nie mam żadnych planów na dziś. Idziemy do Jotunheimu, prawda? Z taktycznego punktu widzenia to wasz najlepszy i jedyny ruch. Tylko tam nie pójdzie za wami człowiek, który nie może zginąć. Co mamy zrobić? Tak! Najpierw odrąbcie mi głowę. Zaraz co? Odyn upewnił się, że żadna broń, nawet młot Thora, nie uwolni mnie z tych więzów. Na szczęście moje ciało jest zbędne. Potrzebny nam tylko ktoś, kto ożywi moją głowę za pomocą dawnej magii. Dawnej magii... W lesie żyje wiedźma. Zna dawne rytuały. Jeśli nam pomoże, to warto spróbować. A jeśli się nie uda, będziesz martwy. Odyn mnie torturuje. Codziennie, bracie. Zajmuje się tym osobiście i wierz mi, jego... kreatywność nie zna granic. Co... dzień... nie. To...
To nie jest życie. Jak chcesz. No nie mogę na to patrzeć. Ała, a to nie powiem. Bracie, brutalnie. Gdybym miał się nie obudzić, musisz coś wiedzieć. Chłopiec, im dłużej zwlekasz z wyjawieniem mu prawdy, tym bardziej mu szkodzisz. Znienawidzi cię i możesz go stracić na zawsze. Jest wiele rzeczy, których nie powinien o mnie wiedzieć. A, cenisz swoją prywatność bardziej od swego syna? A teraz odrąbię ci głowę. Można i tak. Okej! No to interesująco. Tego tu się nie spodziewałem, no. Szczerze. God damn it. Jotunheim. Idziemy do Jotunheimu. No nie wierzę. Zaginiony świat gigantów. To... Bardzo męczące. Tak, tak. To miałem na myśli. Okej, okay, no to tak. Ja wiedziałem, szczerze mówiąc, że odrąbiemy mu tą głowę, gdyż to było na trailerach. On i ta głowa i tak dalej, to było widać, że ta głowa zostanie odrąbana. Aczkolwiek nie sądziłem, że będzie to w taki sposób. Szczerze? Byłem prawie przekonany, że to będzie na zasadzie, tak jak było z Heliosem chyba, że go zajebiemy, odrąbiemy mu tą głowę i będziemy jej używać jako właśnie czegoś, wiecie, do rozświetlania sobie drogi i tak dalej. Jako przedmiotu użytkowego. Symbol sprytu. A ten najzwyczajniej w świecie powiedział, dobra, odrąbcie mi głowę, taka jest generalnie najlepsza moja porada dla was teraz, bo jak odrąbiecie mi głowę, to i tamto, tak po prostu. A potem nagle przeszedł do kurde narzekania na to, jak go Odyn torturuje. Pamiętasz, jak trafić do domu wiedźmy? Tak, jest w krwisto-czerwonym lesie na południe od jeziora. Znam dokładną drogę. Swoją drogą, ciekawostka. Mam nadzieję, że wróciła z Alfheimu i ożywi Mimira. Tamto żółte kółko, to kurde nasz dom. A tutaj mamy las, do którego przedtem dotarliśmy. A, skrzyneczka! Wiedziałem, że coś się tutaj musi kryć. Dobra, generalnie powoli zmierzamy już do końca odcinka. Mamy bramę, którą sobie na lajcie dotrzemy tam, gdzie w sumie chcemy dotrzeć. Tylko czy tutaj nie ma jeszcze czegoś? No nie, poza pięknymi widokami, no to mamy już tylko bramę. Dobrze, że jest brama, później sobie tutaj wrócimy. Jedyna brama, jaka nam jest teraz potrzebna, tak naprawdę, to ta z powrotem. Jak to tam się nie mogę udać? To gra mi tylko pozwala wrócić, kurde, tutaj, do sklepu Broka. Tutaj żadnej nie mam niestety odblokowanej. Nie, dobra, gra mnie mocno pcha tylko i wyłącznie w to miejsce. Dobra, potwierdź. Trzeba będzie się jeszcze przejść po ścieżce. Tutaj jakiś taki lekki loading następuje, ale i tak działa zaskakująco szybko. Nie mogę uwierzyć, że to Baldur był u nas w domu. Jeden z asów. Baldur, a ty z nim walczyłeś. I wygrałeś. Tak. Jednym z synów Odyna, bratem Thora. Ściga nas razem z bratankami. Co tu się dzieje? Jeśli ożywimy głowę, może ona ci odpowie. Dobrze. Ta, widzę, że ta ścieżka... To głupie, ale liczyłem, że we wnętrzu tej góry znajdziemy giganta. Chyba naprawdę opuścili Midgard. Wszyscy oprócz węża. Może być ostatnim z rodu. Ta ścieżka to mi się wydaje za każdym razem być, kurde, taka sama. Z rodu? No wiesz, z rodziny. Tej przed mamą i mną. Tam skąd pochodzisz? Twoja matka, twój ojciec? To nie jest odpowiedni moment. Rozumiem. Okej, no właśnie troszeczkę mocna będzie informacja, jak Kratos przekaże swojemu synowi, że swoje poprzednie dziecko i swoją poprzednią żonę zabił w ataku ogromnej, niekontrolowanej furii spowodowanej przez greckiego boga wojny. God damn it. Brok! 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 Czego? Mam jebaną przerwę. Ja się na ciebie nie wydzieram, kiedy siedzisz i dłubiesz sobie w nosie. Zostaw go, chłopcze. Już i tak przerwaliście mi wypoczynek. Zostańcie, jeśli chcecie. Nie jesteśmy głodni. To dobrze. Nie miałem zamiaru się dzielić. Spotkaliśmy Sindriego. Gratulacje. Pewnie znowu pozwoliliście mu spieprzyć coś z moim toporem, co? Zobaczmy, jak bardzo. Hmm.
ten imbecyl nie umiałby ustalić właściwej wagi i wyważenia nawet własnego kutasa. Nie przymiera głodem? Chyba nie. Dobrze. A, dba jednak o swojego brata. Pięknie. Kurwa, zajebiste te młotki mają. Znak krasnoludów. Kolejny. To zwiększa chyba siłę run. O, jeden na stałe. Coś takiego. Do czego jeszcze, kurwa, chcecie? Co? No powiem ci, no, tak średnio od czegokolwiek. Tak skupiał się na pracy, że nie pił i nie jadł. A jak wreszcie mu się przypomniało, to i tak sam sobie nie gotował. Cały apetyt, widać, przypadł mnie. Razem z mózgiem. Tęsknisz za nim. Co? Za tym szajbusem? Co ty tam wiesz? Chodzi mi o to... Możesz przestać? Oj, oj, oj. Skupić. Próbuję się skupić. Tak ma przerwę od przerwy. Próbuję się skupić na opieraniu się na tym stole. No to koniec. Dostępne ulepszenie ostrzy. Coś mi się tutaj nie podoba. Coś źle, kurde, mi ta gra mówi. Ulepszenie szpona. No tak. Twarda stal. W ogóle ile mam sztuk tego. God damn it. Chodzi po głowie? A. Po pierwsze, co ja mogę sprzedać? No, poznajdywałem niektóre tutaj rzeczy. Obrona i czas odnowienia. No kurde, build pod obronę i czas odnowienia to tak średnio, ziomeczku, bym powiedział. Szczerze mówiąc, zasoby to też tak nie za bardzo chcę się pozbywać. Nie zgubiłem żadnego przedmiotu, co tylko pokazuje, że jestem jebanym badassem. Tutaj też niczego super nowego nie ma. No mamy to, no ale to nie jest jakieś niesamowite, no bo jest kurwa obrona na max, a wszystko inne spada. A to jest fajne i to by było najlepiej sobie teraz zrobić, ale totalnie nie mam niczego, znaczy z pradawnych tych rzeczy. Serca nie mam. Tutaj bym dał radę, ale tylko jedno, bo mam 10 szczątków, to zje 8, a tutaj mi będzie brakowało kolejnych 6. Więc zdeczka mi brakuje, ale gdybym to zrobił, to już fajny buff do statów by był, ale tak de facto to teraz jestem dość mocno, niestety ograniczony moimi zasobami tego, co posiadam, ale może później będzie opcja jakoś to wszystko grindować. Kończymy ten odcinek, moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić odcinka, a ja uciekam, pa, pa.